zaczynamy podróż do bunkrów na Kunia. Jedziemy? Dobryx. Przygotowania, sprzętu, plecaki, kalosze. Pod ziemią jest woda, jedzenie. No i dotarliśmy na miejsce, gdzie już jest przygotowany namiocik, malutki. Akuniu, do góry, proszę. O kurczę, tu jest chyba 1000 stopni Celsjusza. A przed wejściem do bunkra musimy się napić świeżo mielonej kawy. Szufladka. Jest kabunia. A Krzysiu pompuje materacyk. O, i tyle. Przygotowania. Następna część podróży. Jedziemy w stronę bunkra. Jedziemy główną drogą z metalowymi prętami, które wystają tutaj śruby. Teraz strome zejście w dół. Widać, Krzysiek schodzi. Uważaj, Makunia, poczekaj. Stop. Wait. Idzie Makunia i Wniamos do słynnych bunkrów MRU. Sławek, Makunia, Wniamos. Krzysztof, nasz przewodnik. Zeszliśmy z tej góry. To samo co tamten ostatni. Tak samo nisko. Tylko mówisz, ile to jest? 50 metrów? No może nie tak będzie, może nawet bliżej. Właśnie się przebieramy. Mamy już przygotowane polary i Gore-Texy, mimo że na zewnątrz jest 30 stopni. Ale wchodzimy w miejsce, gdzie temperatura jest w granicach 10 stopni. Więc to się przyda. Dobra, mamy już zainstalowane latarki, czołówki. Krzysztof? Jest. Hej, zakładam mój ciężar. Proszę mi nie świecić w obiektyw. Mam latarkę zamontowaną. I wchodzimy do bunkrów. Yo. Oczywiście miałeś rację, trzeba rękawiczki od razu ubierać. I co? A zasiedź sam do tyłu, jak to daleko. Show me, muszę to. Jesteśmy już pod ziemią. Strasznie ciężka przeprawa przez metrowy tunel, który ma 400 metrów. Idziemy.
Na drodze są tak zwane studzienki odwadniające i trzeba uważać, żeby nie wpaść do środka, bo można sobie zrobić małe kukuryku na muniu. To wyjdziało. O, widać jak latają nietoperze. Namos. Zaraz zaczerpniemy wody źródlanej do manierek i idziemy dalej. Zacieki. Mega wysoko. Stalagmitem, kiten. O tak. Nie świeć mi w obiektyw. Są takie dziury, w których miały być zakładane ładunki wybuchowe, żeby zawalić tunel w razie ucieczki, gdyby wróg się dostał do podziemia. Tak to wygląda mniej więcej. Bo... To jest przeprawa wodna. Trzeba się trzymać takich metalowych dziura. O.
A, woda. Przyświeć tu. O. Widać, jaka jest wilgoć w powietrzu. Widać mgłę, czyli cząsteczki wody. Cząsteczki wody. Nie, w wakacje. Co? Ciężko troszkę. Już ci pomagam to ściągać. Jesteśmy teraz na naszej pierwszej stacji w komorze. Krzysiu ma tutaj sprężynowca. Teraz smarujemy mułeczkę na... Makunia, co robimy? Tajski makaron na obiad. Tak, robimy sobie obiad. Bardzo ładnie. Z was, z naszej strony. Trzeba się pożywić przed sesją. A Krzysia jest dzisiaj inicjacja. Pierwszy piknik pod ziemią, 30 metrów pod ziemią. Jesteśmy nad studnią 30-metrową. Maki, please show. Studnia. Koko. Kieckietę. Zdrowie. No. Tak. I teraz na mnie proszę. Koks, kokoks. No i zdrówko. Ach, dobrze, brawo, jest inicjacja. Okej. Okay. Piechota. Zdrowie bunkrowców. Brawo. O, dobre. Orzechóweczka. Proszę bardzo, dla Sławka. Dziękuję. Dziękuję. Sławek. Teraz ja się oświecę. Jako oświecony. Oświecony. Okej. Dotarliśmy do komór sadu. Szablony z 89 roku. Acetylenowy pożerator kiełbasiano-kulturowy sad. Moja twarz. Jest tutaj od 31 lat. I w tej komorze były nagrywane realizacje sadu. A. O. A. Thank you.
A. O. O. A. Jesteśmy tutaj, gdzie są jeszcze chłopcy z tamtych lat. Stare pancerne drzwi. Wejście do... Trzeba uważać, bo są kamienie. Studnia, której nie wybudowano jeszcze. I to jest tutaj wysoko. Teraz widać kratkę schodową. Jeszcze po rosyjskie napisy. 82. Wysoka część. Tutaj jest klatka schodowa. Następna. Wyjście na powierzchnię. Cicho, ciemni. Czy uważasz, że to jest woda, gdzie można się utopić? Jest bardzo głęboko. Tak, można było tutaj znaleźć guza, ale... I gardle słońce z nieba. Niestety, to już jest wszystko zardzewiałe. Uważaj, Martyniu. Są drzwi pancerne. Tutaj mogą się kryć zombie niemieckie. Niesamowite pancerne drzwi. To jest tak zwana część galeryjna w bunkrach i tutaj niektórzy artyści namalowali całkiem fajne prace. Nie jest to tylko bazgranie i tak.
tagowania, jak to robią w miastach pseudograficiarze. Tak naprawdę są wandalami. Nie, tutaj to poprawia, jest bardzo dobre. I Big Red One, czyli amerykańska jednostka. Rewelka. Te brandy są fajne. Co tam jest? Dziura. Na śmieci. Zapraszamy do naszej jaskini wrocławskiej, gdzie prasłowiańskie rydy naskalne powstają z czasów Mieszka I, pierwszego króla Chrobrego, gdzie flotylla nasza na Bałtyku była bardzo silna i broniąc naszego wybrzeża trzech rycerzy, jedna księżniczka z tej strony, urządzają piknik, w którym mówią, że serca i miłość są najważniejsze. O! O! Hej! Hey! Po 10 godzinach w bunkrze wracamy, ale podejrzana, bardzo dziwna mgła wytworzyła się w korytarzach, której do tej pory nie było. O, trzeba uważać na dziury, studzienki. Just.
Teraz idziemy w totalnej mgle podziemnej. Jest dużo wody. Zacieki. Wyszliśmy z tej dziwnej, podejrzanej mgły, która się pojawiła w ciągu 5 minut. Teraz jesteśmy w wysokiej części bunkrów, 11 metrów. Ale tylko tunel się zwęża. Teraz czeka nas totalna rzeźnia. Jesteśmy w dużym tunelu. Natomiast tu musimy się przecisnąć przez tą dziurę, żeby później iść kanałem odwadniającym przez 400 metrów. Maki, jak tam? Jest to możliwe? Dobra. Zmiany? Spoko. Przerwa. Odpoczynek. Dotarliśmy do wyjścia. 440 metrów. Go, go, go. Wyszliśmy w ciemnym lesie. Oho, koko. A tutaj, tędy wychodziliśmy. Jesteśmy wszyscy cali i zdrowi. I powrót do bazy. Bo 25 km. Po takim czasie. Jest godzina 12:40. Jeszcze 11 godzin pod ziemią. No i po wyjściu z bunkrów musimy sobie odpocząć. I mamy. Mamy materac. Orange Alternative. Najnowszy model. Rakieta. Powietrze, powietrze. Jesteśmy w Pniewie. To są zęby smoka, czyli przeszkody, zapory przeciwpancerne. Maki. Cała postać.
lubi postać. Mniejszy, żeby czołg wjechał, później jest coraz większa, większe słupki, żeby się zawiesił, aż w końcu ostatecznie jest bardzo wysoki słupki, na których czołg jest odsłonięty, czyli pokazuje swoje najsłabszy punkt, czyli podwozie. I wtedy można strzelać do czołgu. Tak wygląda pancerwerk. Na górze są kopuły, które miały zadanie bronić, prowadzić ostrzał z karabinów, z moździerzy i ogniemiotaczy. A tutaj jest wejście do pancerwerku, który jest dwupiętrową kondygnacją, która prowadzi 30-metrową studnią pod ziemię. 30 metrów. Pod ziemię. A to są wentylacje, ochrona wentylacji. Widać, jak tutaj było ostrzelane. Drzwi są dorobione. Teraz na tym były siatki maskujące i druty różnego rodzaju. A tutaj jest strzelnica. Jak wygląda strzelnica? Był ciężki karabin maszynowy, a przez tą szparę obserwacja terenu. I tak wyglądają kopuły przeciwpancerne, które, jak widać, były ostrzelane. Pociski wchodziły jak masło, bo to był specjalny rodzaj stopów, który miał chromowo-molibdenowy. Tak to wygląda jak ciasto. Zobaczcie, jak było ostrzelane. Tutaj jakby taki wielki niedźwiedź swoją łapą, tak, nie? No, takie ultrapazurki. O, tutaj widać kierunek ostrzału. Tak. Tu jak w masełko. A tu jak w kakałko. To jest budowa. Zobaczymy, co za kilka lat tutaj będzie wybudowane. Zaczynamy od 9 mm, który jest najłatwiejszy w obsłudze. Smith & Wesson. Target Champion. Potem będziemy strzelać 45. Kiedy Springfield? Kiedy Springfield? Pewnie w Springfield. Springfield, Stany Zjednoczone. Natomiast ostatnim, który mamy tutaj, jest Smith & Wesson Target Champion, rewolwer 357 kaliber. Bardzo mocno penetrująca broń, armata ręczna. Ramaki słodko śpi. Nic jej nie rusza. To jest Sławka, to od razu widać. A to jest moja. Też jest bardzo ładna. Bardzo. Mówisz? Ładna tarcza. Bardzo ładna tarcza. Super, dziękuję.